Nie wiem w ogóle, Toruń, czy kojarzycie taką akcję na anczowianki butelka dopasowana do ciebie? Regularnie jeżdżę do mojej babci, do Wołomina i teraz niedawno też pojechałem, bo pandemia, no to trzeba w zakupach pomagać tym seniorom kaszlakom, co nie? No i pojechałem sobie, jadę pociągiem, godziny szczytu, no to wiecie co się dzieje, zajebane jest po prostu niesamowicie. Stoję sobie w tym pociągu i na jakiejś stacji wsiada parka, dziewczyna z chłopakiem i stają mi centralnie pod pachą. Samo to, to już jest krępująca sytuacja, co nie? A tych dwoje gagatków, pociąg rusza, oni patrzą sobie głęboko w oczy i lecą ślimakiem. Pod moją pachą. Mówię do niego, co jest kurwa, dawno się nie goliłem, jemioła mi wyrosła? Ja sobie właśnie poszedłem któregoś razu po bilet na pociąg do takiego małego kiosku i przede mną w kolejce stoi sobie staruszka, a za mną podchodzi jakiś dresiarz. Dresiarz podchodzi normalnie, ma szaliczek Legii, a na nim ma górnolotny napis: dziś jesteśmy tymi, przed którymi ostrzegali nas rodzice. Mówię, o kurwa, pedofil. Wyciągnie cukierka, to spierdalam od razu. On mówi do mnie, ty mordo, a ty za kim jesteś? Mówię, no za tą panią. Ja w marcu, jak był ten pierwszy lockdown, musiałem sobie zrobić taki komplet badań krwi. No i zrobili nam na BMW-ie Lux Meda, to mówię, pójdę sobie za hajs, nie będę się z tymi moherami przepychał. No i fajnie, nie było ani jednego mohera, za to było mnóstwo kobiet w ciąży. No i wiadomo, trzeba je przepuścić, tak? To jest jakby logiczne. Tylko ja po dwóch godzinach byłem już tak wkurwiony i podchodzi jakaś kobiecina, ma delikatny brzuszek, dużo mniejszy niż mój i bez słowa wchodzi do gabinetu. Ja mówię do niej, przepraszam bardzo, ale dlaczego się pani wpycha? Ona mówi, ja? Ja jestem w ciąży. Ja skąd ja mam to wiedzieć? Może się pani bobu najadła? Ona do mnie mówi, panie, o tej porze roku nie ma bobu. Jest marzec, to nie? Kobieta zamiast mnie opierdolić, to mi tłumaczy, co kiedy rośnie. A ja sobie myślę, jak to może bobu nie być, nie? Obok był warzywniak. Ja kurwa, i tak jestem ostatni. No muszę to sprawdzić. Idę do tego warzywniaka, mówię, dzień dobry, poproszę bób. Babka na mnie patrzy, mówi, panie, o tej porze roku nie ma bobu. Mówię, kurwa, zmówiłeś. To jest stara. I wracam do tego LuxMedu, już byłem tak wkurwiony, sam miałem tak obcisłą koszulkę, że ja wyglądałem jak w ciąży. Więc mówię, zaraz sam tam wbijam, ale przychodzę tam już elegancko, nikogo nie ma. Wchodzę do gabinetu, piguła patrzy na mnie i mówi, a pan co taki wzdęty, bobu się pan najadł? Mówię do niej, pani, o tej porze roku? Nie ma bobu. Ona mówi, a ja tam mrożony kupuję. Ja zawsze mdleję na pobraniach krwi. Ona wyciągnęła taką wielką igłę. Ja jestem cały blady od razu. Ona mówi do mnie, a pan co taki blady? To, że pan wyglądasz jak balon, nie znaczy, że pan pierdolniesz. Też stoję sobie ostatnio w kolejce w Biedronce, już przy kasie. Jestem tam, mam te zakupy. I patrzę, że przede mną stoi żul. Ale coś mi nie pasuje. Mówię, bo kurwa, z torby wystaje mu komputer. Mówię, no to nie jest żul, tylko hipster. Źle człowieka oceniłem, co nie? Ale patrzę, że stacjonarny. Mówię, no tego do Starbucksa nie zabierze raczej. I odbiera telefon. Ja nie wiem, skąd żule biorą telefony, ale miał taki stary telefon. I odbiera go i ja słyszę taką rozmowę. Nie, nie jestem kurwa u żadnego Bogdana. W Biedronce zakupy robię. Nie wchodzę już do Bogdana. Jestem w Biedronce. Nie wierzysz mi? Za mną stoi pan. Dam mu telefon, to ci potwierdzi. Ja biorę słuchawkę. Halo, tu Bogdan, kto mówi?
No nie mogłem się powstrzymać. Musiałem jeszcze spierdalać przed żulem. Dogonił mnie, a miał komputer stacjonarny. Teraz mam śliczną żonę i myślę o niej nawet, jak gdzieś tam sobie wychodzę z kumplami na miasto. Na przykład byłem niedawno odreagować pandemię z moim kumplem chudym. On wrócił z Grecji, więc fajnie, bo była okazja. Poopowiadał mi, jak tam było w Grecji. Ja mu poopowiadałem, jak tam było, kurwa, na Bemowie. I idziemy sobie w centrum miasta na wódeczkę i mijamy stoisko z różami po 6 zł. Kurwa, jak tanio. Kupię jedną żonie. Tak nam się układa, że obrączki ściągnąć nie mogę. Odwdzięczę się jakoś za to biatki. Chudy mi pożyczył gotówę, biorę tą różę, idziemy dalej i mijamy Rossmana. A chudy mówi do mnie, ty, a ja skoczę na chwilę do Rossmana, bo jutro do mnie wpada fajna dupka, lepiej żeby było. Ja mówię do niego, co ja tu będę tak sam stał, idę z tobą, nie? No ja się kapnąłem dopiero przy kasie. Pominie kasjerki. Jak ta cudowna sytuacja wygląda, nie? Jeden gruby, drugi chudy. Gruby trzyma róże. Chudy kupuje gumy. Kasjerka patrzy na nas. Może jakiś żelik do tego? A ten pierdolony debil patrzy się na mnie. Chcesz? Mówię, stary, na chuj mnie pytasz, mam to w dupie, jakby. Chcesz, kupuj, nie chcesz, nie kupuj. On do mnie, ty, może wezmę? To co, chociaż palec posmarujesz. Mówię, Jezu, dlaczego miałbym sobie palec smarować? Kasjerka to się zaczęła jąkać. Ja chyba się domyślam. On mówi, no, posmarujesz sobie palec, to ci obrączka zejdzie. Kasjerka, Czyli co, nie chcą panowie tego żeliku, tak? Ja mówię, nie no, nie będę go naciągał i tak już muszę odwdzięczyć się za róże. Wiesz, że musisz się wziąć za siebie jak twój ulubiony malarz Toda Grasso, co nie? To jest... Widzę, nie tylko ja tam kupuję obrazy. Czy ja wyglądam, jakbym robił prawo jazdy na food truckach. Ja w aucie muszę wciągać brzuch, żeby przestać trąbić, to jest ten etap, no. W ogóle dostałem ostatnio od żony na rocznicę smartwatcha. Zajebisty prezent, serio. Zwłaszcza, że mówiłem jej wyraźnie, że chcę dostać frytownicę, Ta mi kupiła smartwatcha, jeszcze się chwali, jaki on jest zajebisty, on liczy kalorie. Przecież na chuj mi to, nie? Ale rzeczywiście tam trochę poćwiczyłem. Mówię do niej, ty, faktycznie zrobiłem 3 pajace, jest 1500. Ona do mnie pojebie, to jest 15. Ale staram się, nie to, że nic z tym nie robię, bo byłem nawet u dietetyczki. Nie róbcie tego, one są pojebane. Kompletnie nie mogłem się z babą dogadać od samego początku. Ona do mnie, jakie moje ulubione owoce, ja do niej żyję jagodzianki, wiecie. Nic, kompletnie, zerowa nić porozumienia. Jeszcze jakieś do mnie, wiecie, debilne rady mówi, a najgorzej mnie wkurzyło to, że typiera była 3 razy taka jak ja. Ja tak siedzę i słucham, mówię, nie no, co jest, kurwa, ktoś mnie wkręca? Mówię do niej, jak to jest możliwe, czy dietetyk to nie powinien być chudy? Ona taka wkurwiona, że co, że ja? Ja urodziłam 3 dzieci. Mówię do niej, na pewno, bo wygląda jakby dalej były w środku. Brawa za obrażanie grubej kobiety. Widzę Toruń, co lubicie. Nie no, masakra. Powiem wam, że więcej do niej nie pójdę, a... Chciałem dobrze, chciałem tylko dać zarobić teściowej. Nie, to nie, kurwa. Też nie wiem, jak u was Toruń, ale u nas w Warszawie pojebało ich z tymi autobusami. Porobili strasznie takie wąskie siedzenia. No ja tu zajmuję 1,5 miejsca, co nie? Jadę sobie niedawno, siedzę sobie, są takie 2 miejsca z przodu, tutaj jest ta szybka, jest to okienko, ja sobie siedzę, zajmuję 1,5 miejsca, jest 0,5 miejsca wolnego i taka barierka, żeby nie wypaść, co nie? I podbija do mnie typiara mojej postury i łypia na to miejsce. Wolne? No kurwa, zależy, nie?
Ale myślę sobie, ona chyba widzi, że te puzzle do siebie nie pasują. Co wy, wyjebane jak tir tyłem, wiesz, że kurwa pip, pip, pip. To barierka centralnie w środek dupy. Cały autobus plask. Plask poszedł taki, że kierowca myślał, że mu ponapierdolnęła, nie? A ona jeszcze wkurwiona na mnie. Patrzy się na mnie i posuń się. We gdzie, kurwa? Mogę wystawić rękę za okno. Ale ja nie wiem, czy to coś da. Wrzuciłem swój debiut i teraz mam nowy ulubiony sport. Czytam sobie komentarze. Są cudowne. Mnóstwo komentarzy, że wyglądam jak Mateusz Borek. Taki dziennikarz, komentator sportowy. Mnóstwo komentarzy. Wygląda jak Mateusz Borek. Ej, to chyba Mateusz Borek. Z profilu trochę jak Mateusz Borek. Jeden komentarz, tylko ktoś mnie ratuje. Patrzę, weźcie się od niego, odpierdolcie. Patrzę, Mateusz Borek. Graliśmy niedawno w Białymstoku. Ja pierdolę, co tam się działo. I wiecie, my jeszcze przez te światła was nie widzimy. One nas oślepiają. I ja co bym nie powiedział, to typiara z pierwszego rzędu drze się, ta na pewno. Co bym nie powiedział, słyszycie, ja nie opowiadam, że byłem w NASA, tylko mówię, jechałem autobusem, ta na pewno. Byłem w Biedronce, ta na pewno. Mówię, kupiłem w cukierni jednego pączka, ta na pewno. Mówię, no dobra, cztery. Mówiłam, że kłamie gruba zjebany, nie? Więc robię tak, żeby ją znaleźć, patrzę, a to ty, słuchaj, weź się kurwa zamknij, albo się w końcu z tobą rozwiodę, wiesz? No ty piara, tak mnie ciśnie ta moja żona, powiem wam, że ona jeszcze przed pandemią wysłała mnie na obóz dla grubasów na 7 dni. Na 7 dni, no ja wracam na chatę, kurwa, niezmieniony za bardzo, nie? Tam mi otwiera drzwi i cześć. A co ty, kurwa, nie dojechałeś tam? Mówię, ty, drzwi mi się pojebały, obok był obóz wedla, wiesz, kurwa. W sierpniu, rok temu w sensie, wygrałem zajebisty konkurs stand-upowy w Mrągowie. Zająłem pierwsze miejsce. Dzięki za te niewymuszone brawa. I wiecie, naprawdę było 12 zajebistych komików, mi się udało to wygrać, więc emocje niesamowite, bo ja nigdy w życiu nic nie wygrałem. Nie wiem, czy trójkę w lotto kiedyś pierdolnę, nie mam pojęcia, chyba nie. I wiecie, schodzę z tej sceny, emocje niesamowite, cały spocony i dzwonię do żony, ale mówię, przetrzymam ją trochę, nie? Nie powiem tak od razu. Mówię, cześć kochanie, słuchaj, no jestem na podium, ale zgadnij, które miejsce. Moja, nie wiem, trzecie? Nawet przez sekundę nie pomyślałem, że mógłbym wygrać, co nie? Mówię do niej, no, to jest zła odpowiedź, strzelaj dalej. No weź powiedz. Mówię, kurwa, to są dwa miejsca do wyboru. Chyba możesz to dla mnie zrobić, co nie? No Boże, drugie. Mówię, no nie. Ona, no to nie wiem. Mówię, no pierwsze, kurwa, wygrałem. Ona, ta na pewno. W PKP pracowałem. 3 lata. Powiem wam, że nie było fajnie, bo nie mogli na mnie znaleźć tego mundurku kolejarskiego. Wszystko za ciasne mi dali, koszulę to mi dali tak za mało, że mi było pępek widać. Żule na dworcu krzyczeli na mnie Shakira. Wiecie, to nie jest fajne, jak żule w pracy na twój widok śpiewają Waka Waka, nie? Idę sobie i żula do mnie, ty kierowniczko, dam ci 2 złote, jak pokażesz więcej. Chciałem mu zajebać jego bagaże, tylko te za ciasne portki. On mówi, widzę, że nie trzeba długo prosić. No, pojedyncze brawa, czy ktoś konia bije, bo nie wiem. To różnie bywa, bo na mój widok faceci teraz różnie reagują, bo mi męskie cycuchy się zrobiły. A teraz nie mogę wchodzić pod prysznic, bo się podniecam. No tak, no ale wracając do PKP, to tam spędziłem 3 cudowne lata. Pracowałem w biurze informacji dworca, który miał zakaz udzielania informacji kolejowej. W
cudowne czasy po prostu. Podróżni mieli niesamowite pomysły. Siedzę sobie raz o 7:00, tam otwieram sobie biuro na dworcu Warszawa Zachodnia, sobie siedzę, piję sobie karmel latte macchiato w tym kurwa za ciasnym gajerze i wbija pierwsza podróżna i mówi do mnie: dzień dobry, ja przed chwilą miałem mieć pociąg z 5. peronu, wy tu nie macie 5. peronu. Ja kurwa. Wie pani co, no ja tam przed chwilą byłem, ten 5. peron też tam był, prawda? Ona: nie ma. Jest 4., jest 6., 5. nie macie. Oglądała pani Harry'ego Pottera? Musi pani przypierdolić pomiędzy. Pobiegł. Za chwilę wraca z guzem. To nie działa. Mówię: nie, nie działa, tylko jesteś mugolem. Siadaj na dupie. I wbija nasza sprzątaczka. Mieliśmy taką cudowną panią Jadzie, 60 parę lat, alkoholiczka w chuj. I ona strasznie się przechwalała, jak to ona nie sprząta. Ona, wiecie, mopem mazała w jednym miejscu, nie? I skacowana: panie Patryku, kurwa, jak ja sprzątam, ja pierdolę. Mogę pani... Patryk, powiem panu coś szczerze, dobra? Ja już wiem, że jest najebana w robocie. Powiem panu coś szczerze. Jak wrócę do domu, ja mogę rąk nie umyć. Ja mogę mieć szyję brudną. Ale cipę zawsze podmyję. Przy pasażerce, nie? Ja nie wiem, co miałem wcześniej na ekranie, teraz mam karmel latte macchiato. Ona do mnie mówi: no co? Mnie tak matka w domu nauczyła. Myślę, jak to musiało wyglądać, nie? Jadzia wraca z dworu. Matka: Jadzia! Umyj się trochę po dworze. Jadzia: co? Umyj brochę po dworze? I wiecie, tu mi siedzi ten mugol, tam mi pierdoli te kocopały. Wbija następna i mówi do mnie: dzień dobry, pendolino do Krakowa, zostawiam tam bardzo ważny laptop służbowy, także proszę to pendolino zawrócić. Mówię: jak kurwa, na rondzie w Radomiu? Co ja mam z nim zrobić? Ona mi pokazuje na kompa: tam masz pan system? Proszę go, ja mam tam kurwa pasjansa. Oglądam sobie Jasia Fasolę. Mówię: dobra, no co chwileczkę tylko poprzekładam rozjazdy. Układam se pasjansa. No i gotowe, będzie czekał za kwadrans na 5. peronie. Będzie pani szła, to proszę zabrać mugola ze sobą. Tamta: to nie działa. I wiecie, te mi dwie odwalają, a widzę, że Jadzia wyciąga taki kefirek. Robcio, kurwa, robiko, ten taki biały z zieloną nakrętką, nie? Wyciąga sobie ten kefirek i pije go tak. Mówię: pani Jadziu, taki mocny ten kefirek? Pokażę go pani, nie? Wącham. No wódo jebie strasznie. Mówię do niej: pani Jadziu, serio? W pracy? Dolała pani sobie wódy do kefirku? No, panie Potryku, coż pan? Przecież pan mnie znasz. Tam nie ma ani deka kefiru, co pan? Na Circle K, słuchajcie, zamówiłem sobie hot dogka. I typek tam miał rower, tłucze się, tą plakietkę taką. No i trochę jest chrzanio, nie? Bo słuchajcie, typek bierze bułkę, leje mu sztardę i mi to wręcza. Ja mam panikę w głowie, nie? Mówię: jest, jak ja mam zwrócić uwagę. Pierdolnąłem: przepraszam, zapomniałem panu wsadzić parówki. On do mnie: wsadziłem. Tylko żeś pan zeżar. Mówię: kiedy? Stoję tu 3 sekundy. I zacząłem się z nim kłócić, wiecie. Mówię: panie Robercie, widzę, że ma pan tam, uczę się, może pan się pomylił. Nie, pan chce nas naciągnąć, tu jest monitoring CCTV, zaraz wezwę policję, że pan ten... Mówię: Jezu, panie Robercie, no to cofnie pan ten monitoring, nie? No to zapraszam na zaplecze. Cofa ten monitoring, no i co jest? No jest pokazane, jak bierze bułkę, leje mu sztardę i mi to wręcza, nie? I mówi do mnie: no rzeczywiście. Zapomniałem panu wsadzić parówki. Wie pan, co teraz będę musiał zrobić? Ja mówię: ja bym chciał zrezygnować z tej parówki. On mówi: nie da się. Bo u nas, u klienta, najbardziej liczy się satysfakcja. Mówię: ja bym chciał zrezygnować z satysfakcji. No, także nie chodźcie na zaplecze. Nie wiem, jak przejść dalej z tego żartu. Pomylił ktoś kiedyś imię żony, męża w łóżku? Ktoś? Brawka delikatne, nie? Tylko ja? No dobra. Ja raz pomyliłem, ale żona przyjęła to z klasą, spytała tylko, kim jest Robert, także... Ja na przykład do tej pory nie mogę zapomnieć, jak przyłapałem kiedyś rodziców podczas seksu, co nie?
Od tamtej pory z nimi nie śpię. To była... była masakra. Wiecie, to jest trauma, bo moi staże są moich gabarytów. Ja jak wszedłem do sypialni, ja myślałem przez chwilę, że matkę przyniotła szafa, nie? Ale tak się patrzę, ty no, szafa nie nosi skarpet jednak. No mój ojczym też jest strasznie gruby. Jezu, mój ojczym jest tak gruby, jak kiedyś w sklepie z koszulami zaproponowali mu hawajską, to mu zaczął burczeć w brzuchu, nie? To jest ten tu. Ja pamiętam raz też, rodzice byli w pracy, słuchajcie, a ja znalazłem na chacie prezerwatywy. Ja nie miałem co pojęcia, co to jest. Lata 90. to tam, wiecie, ta edukacja seksualna kulała, nie? Wszystkie napompowałem, bo myślałem, że to jakieś balony. Rodzice wrócili z roboty. Nawet nie byli źli, zaczęli się śmiać. Słuchaj, Patryczek, następnym razem poproś, damy ci nieużywane. Każdy ma swój smak dzieciństwa, nie? W ogóle w lockdownie walnąłem swój życiowy rekord, w tym pierwszym. Ja ważyłem przez chwilę 132 kilo. To był tak, ja czułem się, jakbym miał grupę krwi Hellbounce, to nie? Jezu, jakie to było straszne. To 132 kilo, to miałem więcej kilogramów niż IQ, nie? Moja żona twierdzi, że dwukrotnie. Nie wiem, jak to policzyła, więc pewnie ma rację, ale... No masakr. Zakochałem się w ogóle w pączkach wtedy, codziennie jadłem. Miałem tłusty czwartek codziennie sobie robiłem, co nie? To była moja żona już miała tego tak dosyć, że kiedyś odwożę ją do roboty, tam na 10, idziemy sobie autem. Ona wysiada z samochodu i zanim trzasnęła drzwiami, to mówi do mnie, pamiętaj, żadnych kurwa pączków. Mówię, okej. Trzasnęła drzwiami, pojechałem do cukierni. Mówię, dzień dobry, pani żoneto. To jest w ogóle nie fajne, jak jesteś po imieniu z babą z cukierni, nie? Mówię, poproszę pączusia. Ona mówi, panie Patryku, nie sprzedam panu pączki. Mówię, to jest moja żona dzwoniła? Na co? Są godziny dla seniorów. Ja chodziłem 2 godziny pod cukiernią i zaczepiałem staruszki. Przepraszam, kupi pani pączka? Chociaż jednego faworka, trzeźwy jestem, trzeźwy. I wiecie, chodziłem gdzieś po parku 2 godziny, jak pojeb. Minęła ta 12:00, idę. Mówię, no teraz na jednym to się nie skończy, nie? Fantastyczna czwórka, z różem, z budyniem, z krewem, z gównem, ze wszystkim, nie? Przykładam kartę, odmowa. SMS od żony, żadnych kurwa pączków. Nie polecam wspólnego konta, to jest bardzo głupia instytucja, no. Masakra. W ogóle też w tym lockdownie ludzie mieli problemy z tymi ślubami, co nie? Moja znajoma brała ślub w tym pierwszym, tam mogło przyjść chyba 7 osób, wszyscy w maseczkach. I zdjęcie z tego ślubu jest wyjebane, nie? 7 osób, wszyscy w maseczkach, nie wiadomo kto jest kto. Oprócz panny młodej, no bo była w tej, no, w ciąży. No i dobrze i tak, bo to jest weganka, wiecie, ona tam ciągle mnie gnębi z tym weganizmem. Ja tak czasem sobie czytam o tym, no i rzeczywiście tam mają sporo racji. Jest to organizacja taka, PETA, PITA, nie wiem jak to się czyta, mogłem sprawdzić, ale... Tak jak się uśmiał. Frajery nie jedzą schabowy. I ta organizacja jest spoko, ta PETA, czy tam PITA, ma niektóre fajne pomysły, jak na przykład, żeby tych futer naturalnych nie kupować, bo te zwierzęta, no to jest spoko, nie? Ale czasem im tak coś odwala, słuchajcie. Ostatnio jak coś wymyślili, no to spadłem z krzesła. Wymyślili, żeby zakazać tych odzwierzęcych wyzwisk, co nie? Że na przykład nie możesz powiedzieć, że ktoś jest głupi jak małpa, gruby jak świnia. Ja sobie myślę, serio? Czyli co, ktoś powie na przykład do mnie, ty, ten Patryk to jest gruby jak świnia, nie? I gdzieś na świecie jakaś świnia płacze, bo wygląda jak Patryk? Ale nie tylko grubasy mają jakieś takie swoje jazdy. Słuchajcie, mam kumpla chudego, ksywa chudy, bo jest chudy. I on ciągle gada o waleniu konia pod prysznicem. On twierdzi, że walenie konia pod prysznicem to jest najlepsze, co człowiek mógł wymyślić, nie? Wszędzie, gdzie pojedzie, musi walić konia pod prysznicem. Jakiego on mi narobił przypału w Kastoramie? Mówię do ochroniarza, ja go nie znam. Mówię, tak, a co robicie w jednej kabinie?
No tak, no ale to trzeba być mną. Ja to tak mam pecha, przeciągam takie... Mam strasznego pecha, słuchajcie. Ja kiedyś jak znalazłem w morzu butelkę, to w środku zamiast listu była wizo, co nie? To jest... No i tak to życie płynie. I 30 lat tak, bez szacunku. 31 lat mi właśnie stuknęło i niby fajne, wie, bo tam sam możesz sobie kupować tam galaretkę i tak dalej, ale... Ale wszyscy gnębią, kiedy dziecko, nie? I nawet nie pytają, czy chcesz dziecko, czy możesz mieć dzieci i tak dalej, tylko kiedy dziecko... Moi rodzice to rekordy to biją, nie? Co do nich nie przyjadę? Kiedy dziecko? Kiedy dziecko? Kiedy dziecko? Mówię, nie wiem, kurwa, na oko za 2 tygodnie. Weźcie się odpierdolcie, nie? Masakra też. Pytali, no to chociaż imię, żeby wybrać. Mówię, już mamy wybrane, jak będzie syn to Rafał, jak córka Rafalala. Ale ostatnio rzeczywiście, słuchajcie, taki instynkt tacierzyński mi się obudził. Widziałem mega zajebistego dzieciaka. No wyglądał identyko jak ja, tylko miał 1 metr wzrostu, nie? No taki, no identyko jak on sobie zrobił syna z Dorotą Wellman. Mała Doroti, tak? I jeszcze stał i wpieprzał cheetosy serowe, co nie? Zajebisty wybór. No wyglądał jakby najlepiej w szkole szło mu na stołówce, wiecie o co mi chodzi. Moja krew, kurwa, no ja też... Jak biegłem na 1000 metrów, to mój wojfista musiał brać nad godziny. Ten mój wojfista to tak mnie nienawidził. Na każdym WF-ie było to samo. Zawsze się na mnie darł. Szybciej, grubasie, dasz radę, co już się spodziewałeś, szybciej. Mówię, kurwa, typie, daj się przebrać. No i stoi sobie ten grubasek, słuchajcie, i podchodzą do niego koledzy. Ja wywnioskowałem z rozmowy, że ze szkoły. I mówią do niego, ty się majdziesz z nami na piłkę na halę? A on, przysięgam takim głosem, mówi, ty no nie mogę, nogi mnie bolą po WF-ie. Oni do niego, ty, ale ty byłeś dzisiaj rezerwowy. On, ale nie było ławki, nie? Mówię, kurwa, adoptuję go zaraz. Podchodzę, siemasz mały, on, jest pan pedofilem? Nie, nie, spokojnie on. Oj, to dobrze, bo nie chce mi się spierdalać. W ogóle byłem u was w lato w Lublinie i byłem w tym Lublin Plaza i graliśmy jakiś plener i musiałem sobie kupić ofa na komary, nie? Bo to nie idzie wytrzymać. I nie mogłem w ogóle nic znaleźć, więc podchodzę do ekspedientki i mówię, dzień dobry, poproszę coś na komary. A babeczka do mnie wyjeżdża, żeby odstraszyć. Mówię, nie, kurwa, do pielęgnacji. Komar mi źle wygląda, nie? Straszne mowory pod trąbką. Mówię, no, żeby odstraszyć. No to polecam ofa, tylko my mamy 2 ofy. Of zwykły i of max. Mówię, of max, czyli co? No of max, no to żaden komar nie podleci. Mówię, a ten zwykły? No, gwarancji nie ma. To na chuj to jest, nie? No, ale fajnie, kurde, u was w tym Lublinie. Ja to jestem fanem tego portalu Lublin Wilno. To jest... Szkoda, że tego nie ma w innych miastach. To niesamowita rzecz. To kółko, jak z ten portal, jak z tych filmów Science Fiction, te kamerki. Oni nas widzą w Lublinie, my ich w Wilnie. Tylko mnie rozbraja, że u nas jest to w pięknym miejscu, na Starówce, nie? A w Wilnie to jebnęli na przejściu dla pieszych. Jakiś geniusz projektował, nie? Ja prawie widziałem, jak jakiegoś Litwina samochód pierdolnął, nie? Mówię, jak on by go naprawdę walnął, się musiałbym to zgłosić. Jak ja miałbym to zrobić, nie? Dzień dobry. Widziałem wypadek. Gdzie? W Wilnie. Skąd wiem? Widzę przez portal. Jaki portal? No kurwa, pyszne.pl, no. Ale podszedłem, tam sobie akurat stał jakiś Litwin, zacząłem do niego machać, on nic, to zapiąłem rozporek, nie? Ale jeden był fajny taki news, jak tam, nie wiem, ze 2 tygodnie, jak się wojna zaczęła czy coś, że Cyganie ruskim czołg zajebali, kojarzycie? Jak to usłyszałem, od razu zrobiłem research, słuchajcie, i sprawdziłem, że Federacja Rosyjska ma 6,5 tysiąca głowic nuklearnych, a my w Polsce mamy 10 tysięcy Cyganów. Chyba nie musimy się bać, nie? Mówię to do kumpla, mój kumpel Łukasz jest dupacek, zamknij mordę, to jest rasizm. Nie każdy Cygan kradnie. Ja nie potrzebuję wszystkich.
wystarczy mi 6500. Cała reszta w ogóle nie kradnie. Ale później sobie pomyślałem, że nie, to jednak nie byłby dobry pomysł, bo nagle cyganie staliby się potęgą nuklearną, nie? Już by się nikt nie śmiał. Już by nie był Don Vasel, tylko Don Corleone. W cichocinku na środku sceny atomowa Don Vasel śpiewać ore, ore, albo wszystkich rozpierdol. W ogóle nie wiem, czy tylko ja to obczaiłem, że wojna wybuchła w tłusty czwartek? Jestem chyba jedyną osobą, która tak zapamiętała tę datę, nie? Ja doskonale pamiętam ten dzień, bo ja sobie wziąłem rzetkę wtedy, bo ja normalnie pracuję tak do 19. Mówię, wyjdę, będą czerstwe pączki, nie? Ja, wiecie, nie słyszałem tam w telewizji, co się odwaliło, nie? Wychodzę, ludzie tankują auta, wypłacają gotówkę z bankomatów, nie? Idę do cukierni, pod cukiernią przy bankomacie 20 osób. Mówię, kurwa, w cukierni nie przyjmują kartą, nie? No, jak można było tak spierdolić to święto, Boże, ja... Uwielbiam tłusty czwartek, słuchajcie. Ja to w tłusty czwartek czuję się jak alkoholik w Oktoberfest. Symbolicznie jednego, a później budzę się pod cukiernią. No. Ale kobiety mają łatwiej, nawet jak są plus size. Czy coś, słuchajcie, moja ex niedawno sobie wrzuciła na Instagrama półnagie zdjęcie, 2000 lajków. Ja wrzuciłem swoje, 2000 grzywny. No, no wiem, że jestem brzydki, kurde, a w ogóle bym strasznie brzydkim dzieckiem. Byłbym tak brzydkim dzieckiem, słuchajcie, na wszystkich zdjęciach klasowych stoję obok fotografa. Nie? No, tak. Pamiętam, mój ex-teściu, nie doszły w sensie teściu, mówi do mnie, słuchaj Patryczek, nie podoba mi się to, co robisz z moją córką, nie? Mówi do niego, ty no, mi też to się nie podoba. Ale ktoś musi, nie? Teraz mam fajną babeczkę, tam trochę za często się kłócimy. Moja ma coś takiego w ogóle, nie wiem, czy też tak macie, że jak się kłócimy, to od razu pakuje mi walizki, nie? Ale ja też się wycwaniłem i zawsze wkurwiam ją przed wyjazdem. Skarbię jeszcze klapki na basen, jakbyś mogła. Ona o ty kurwiu, nie? Fajna jest, no trochę się kłócimy. Ona w ogóle są mnie strasznie zazdrosna, nie? Nie mam pojęcia po co i na co. Jestem mistrzem podrywu, kurwa. Wiem, że jestem strasznie gorący. No ja dorabiam na weselach jako płonący świniak. Ja jestem mistrzem podrywu. Ja uczyłem się podrywu z takich periodyków jak Twój Senior. I tam były takie linijki na podryw w stylu nie chcę ci zastąpić zmarłego męża. To średnio działało w gimnazjum. Ale słuchajcie, ja ostatnio w pracy stwierdziłem, że poćwiczę podryw, bo miałem nową koleżankę, spotkałem w pracy, bo ja na co dzień pracuję sobie w metrze warszawskim, tam zajmuję się bezpieczeństwem, sprawdzam monitoring, wydaję klucze, cieciem kurwa jestem. Miejmy to za sobą. No i tam jakaś cieciuwa też siedzi z tyłu. Są to jakieś ciecie, zróbcie hałas. Wajle cieci. Nowa koleżanka, słuchajcie, spotkałem i mówię, walnę, no, żeby poćwiczyć, nie? Tekst na podryw jakiś, nie? I spanikowałem, pierdolę, nasz szef to frajer, co? Ona, no, wujek bywa ciężki. Kurwa, za stracę żonę i robotę za jednym zamachem. Ale raz miałem, słuchajcie, podryw, że to mnie ktoś podrywał, nie? I tu nie będzie żadnej tam takiej typowo stand-upowej przewrotki, że okazała się wielbłądem albo gejem, nic takiego, nie wiem. Normalnie piękna dziewczyna, robię sobie obchód właśnie tam po stacji metra, kłócę się z moją na Messengerze, no jak to w związku tam wiadomo, pierdol się i tak dalej. Chuju marynowany i takie teksty. I podchodzi do mnie bardzo ładna dziewczyna i mówi, przepraszam bardzo, czy jest pan zajęty? Nie. Kłócę się tylko z żoną na Messengerze. Ale czy jest pan singlem? O kur... Albo jest bardzo głupia. Albo bardzo pijana. W każdym razie to mój szczęśliwy dzień, nie? I widzę, że moja coś tam pisze, że te na Messengerze te, wiecie, trzy kropki tam sobie falują. Mówię, weź coś takiego pierdolni, żebyś mi dała, wiecie, powód. Zdejmuję obrączkę, idę w tango. Moja plum. To co, jakiś seksik dzisiaj? Kurwa, teraz jej się zachciało. I do tej typiarki, no przepraszam bardzo, ale jestem mężaty, także no nic z tego nie będzie. Ona, szkoda.
przystojnie pan wygląda w tym mundurze. I poszła, nie? Kolejna wiadomość od mojej, plum, sorry, nie do ciebie. Strasznie kiepskim kierowcą w ogóle, to się pewnie nie powinienem chwalić, ale u mnie to już kiepsko się zaczęło, co nie? Jak byłem kursantem w ogóle i mi instruktor powiedział, że na następnych zajęciach będziemy sprawdzać olej, to przyniosłem patelnię, co nie? Ja też w ogóle uwielbiam jeść w aucie, jecie w aucie, dajcie brawka, kto je w aucie? Ile brudasów, ja pierdolę. Ja słuchajcie, no tak często jem w aucie, że przeglądar muszę robić w sanepidzie, co nie? Ale fajny jest ten stand-up. Jeździmy sobie, właśnie tak występujemy. Ostatnio, słuchajcie, w Poznaniu miałem super występ i była przerwa między moim występem a Błażejem, co nie? Tam sobie kręcę się i podchodzi do mnie typek i mówi, ej, ty występowałeś, co nie? Ja mówię, no. O, no. Będziesz wiedział, gdzie tu jest kibel? I też dzisiaj byłem u was w galerii, żeby zabić trochę czasu, bo za wcześnie przyjechałem i miałem też taką niemiłą sytuację, słuchajcie, bo poszedłem sobie do łazienki i do pisuaru sika koleś i ma spodnie tak, że pośladki mu widać, co nie? Całe pośladki na wierzchu. I patrzy się na mnie, nie? Ja się patrzę na niego, on mówi do mnie, lubi pan chodzić do kina? Mówię, no, lubię, ale co to ma wspólnego z tą sytuacją? Nie? On mówi, gda mi pan klapsa, dam panu dwa bilety do kina. Nie wiem, czy ktoś chce odkupić, kurwa, bo... Bardzo fajny film Titanic, kurwa. Kiepsko się kończy trochę. Ostatnio też tankowałem auto na Orlenie, słuchajcie, i podchodzi do mnie pan Żul, no bo kto inny, i prosi mnie o 5 zł na browara, co nie? No i dałem mu tego piątaka, żeby mieć tam dobry uczynek, ale myślę sobie, na stacji benzynowej będzie browara kupował? Żulas? Nie? Tam zawsze jest drożej, nie inflacja. Mówię do niego, przepraszam bardzo, może pan nie ogarnia, ale na stacji to jest drogo, co nie? Mówi do mnie, może pan nie ogarniasz, ale nie opłaca. Mówię, dawaj kurwa te 5 zł, nie? Teraz jak to wygląda, idę za Żulem i proszę o 5 zł. No, ja też uwielbiałem wkręcać moją babcię, słuchajcie. Raz do niej pojechałem, tam pamiętam, to było w gimnazjum, bo potrzebowałem kasy na wycieczkę szkolną, co nie? Rodzice powiedzieli, nie mamy pieniędzy, spierdala, iść tam gdzieś na ruch ulicy sobie zarobić. I stwierdziłem, że pojadę do babci mi da, nie? I pojechałem do babci, ale debil wpadłem na genialny pomysł, żeby ją właśnie wkręcić i dzwonię do niej domofonem. To mówi, halo? Ja mówię, komornik. Ona nikogo nie ma w domu, ja dużo słuchawki. I próbuję jeszcze z godzinę stoję przy tym domofonie, próbuję się dobić, nie? W końcu mnie wpuściła. Zaczynam bajerę, że no, jest tam wycieczka szkolna, nie? Że trochę 300 zł, ale rodzice nie mają, to może coś ten. Babcia mówi, słuchaj, chętnie bym ci dała, ale mam na karku komornika, także... W ogóle starzeję się, słuchajcie, tak mam pamięć zjebaną, nie mogę sobie nic przypomnieć, mam taką mgłę mózgową, nie wiem, czy też tak miewacie, w ogóle robię coś i zapominam, że to robiłem, nie? To pamiętaj, żeby o tym nie mówić, dobra? Mam wrażenie właśnie, że tak ja się starzeję, zaczynam chodzić do lekarzy, nawet bez potrzeby, ale wszystkich odhaczam, nie? Byłem, słuchajcie, ostatnio urologa. I powiem wam, że też było tak niefajnie, bo wiecie, tam macał mi te kiwi, co nie, tam dotykał i kurde, a później z żoną leżę w łóżku i też ona dotyka te jajka, no i tak niezręcznie, nie, bo 2 godziny temu dotykał jakiś facet, nie, i szło mu dużo lepiej, kurde. Też mam takie postanowienie, że muszę trochę te kamasutry, wiecie, poczytać czy coś, bo ja w te seksy nie ogarniam. Ja myślałem kiedyś, że w pozycji na pieska to trzeba dymać łydkę, nie? Żona miała kiepskie urodziny, niestety. No też, a moja też mnie mówi, jak już tak robisz te wszystkie badania, to słuchaj, idź do proktologa, nie? Ja się bałem, wiecie, jakie tam badanie jest u tego proktologa, nie? Ona mówi, słuchaj, 2 korzyści będą takie. Raz, że się przebadasz. 2, jak ci lekarz wsadzi palec w dupę, to może w końcu przestaniesz mnie namawiać debilu jebane na te anale, nie? No i poszedłem do tego lekarza, nie? I wracam. No i co? Dalej chce się analu? Mówię, co ty wiesz, jak on płakał, kurwa?
Raz też w Orlenie, na Orlenie sobie tankowałem i nie spojrzałem w tylne lusterko i jak cofałem, walnąłem w BMW, co nie? Mówię, świetnie, teraz będzie sparring tutaj w takim razie. I wyskakuje do mnie typek taki w marynarce, opięty, napakowany, tam wszystko się zgadza, broda jakaś sześciokątna, żyłob testosteronu skacze, nie? Łysa bania, a ja choruję na taką chorobę, nie wiem czy widać, pewnie nie, na pizdateryj, co nie? Pierdolcie się. Czyli tak, okej. Słuchajcie, widzę, że on patrzy się na mnie, że bardzo chce mnie opierdolić, ale że nie miał serca, nie? Pokazuje mi na ten samochód, no zobacz, kurwa. Gdzie są rodzice? Mówię, ja sam brum brum, nie? Jak sam? Wyjdź z tej kałuży. Ja mam halaszki. Musiałem oddać całe kieszonkowe i przerąbane. No ale stwierdziłem ostatnio, słuchajcie, wymyśliłem trika, jak sobie poradzić na tą chorobę, że zapuszczę wąsa, co nie? Dlatego dziś też taki jestem niedogolony, bo zapuszczam, to mi się w ogóle nie udaje, bo mi w ogóle strasznie powoli rośnie zarost, co nie? Ja kiedyś zgubiłem się w piątek, to trzydniowy zarost miałem dopiero w środę. Co jest u mnie, to trwa trzy dni robocze jakby? Co tu się dzieje? Ale raz zapuszczałem się, słuchajcie, cały miesiąc, zarosłem fajnie jak menel, w sensie fajnie. I tak ta broda była taka rzadka, jakby ta broda się brzydziła mojego ryja. Ja nie wiem, o co chodzi, nie? Ale zgoliłem tą brodę, zostawiłem samego wąsa. Chcę już tak wyjść na dwór, ale trochę strach, no bo ja tak nie chodzę. Mówię, wyślę zdjęcie żonie, nie? I zrobiłem zdjęcie, wysłałem jej, bo była w robocie. Mówię, ty, jak lepiej, z wąsem czy bez? A moja, a pokaż bez. Ona myśli, że ja taki głupi jestem, nie? Więc zgoliłem pół. Zrobiłem zdjęcie, wysłałem, moja zdecydowanie z wąsem. Świetna była. Świetna, no. Na szczęście już nie żyje. Nie, żartuję. Żyje, żyje, mam się dobrze, nie? Żyje bardzo, fajna babcia. Znaczy fajna, średnio fajna, bo my też z żoną wpadliśmy na genialny pomysł po ślubie, żeby odłożyć na wpłatę własną, że pomieszkamy chwilę u nic. Nie róbcie tak nigdy, lepiej pod mostem siedzieć. To jest coś niesamowitego. Życie seksualne to erotyczne wystrzeliło niesamowicie, co nie? Moja to już miała takie schizy, raz tam uprawiamy sobie tą miłość piękną i moja mówi, ty, babka jest pod drzwiami, nie? Skończ pierdolić, wypinaj tą dupę, ja nie mam czasu naprawdę, nie? Ona, mówię ci, babka jest pod drzwiami. Mówię, daj mi spokój, babka jest pod drzwiami, weź ją wypuść, kurwa, no. Nie polecam mieszkania z babką w kawalerce. Bardzo zły pomysł. No ale słuchajcie też, bo my tam lubimy się czasem trochę pokłócić, nie? I tak dalej, takie włoskie małżeństwo. Ona się ciągle wtryniała w te kłótnie, co nie? Była takim sędzią normalnie, zdenerwowała nas to strasznie. Raz moja mnie tam opieprza, no bo skrzeniłem, no to miała prawo, tam pomyliłem szczoteczki ze zębów, umyłem jej, co nie? No, bo łatwo się pomylić, jej różowa, moja niebieska, jej elektryczna, moja do kibla, wiecie. No i moja mnie tam ochrzania tam, co nie? I babka wpada, co wy znowu patusy odpierdalacie? No i moja mówi, no bo ten debil umył gębę moją szczoteczką. Babka, to jest moja szczoteczka. No tak. Moją ex to się tam rozstaliśmy z byle powodu, no ale ona też była mega brzydka, nie? No. Ona też była taka balszoi jak ja, co nie? Tak plus size i bardzo... No balszoi. Balszoi, no niestety, ale odchudzała się, robiła co mogła dziewczyna. Kiedyś dzwoni do mnie z płaczem, słuchajcie, mówi do mnie, Jezu Patryk, co mam robić, a pół życia spędzam na siłowni, a i tak jestem gruba. Mówię, kurwa, Anka, ty siedzisz na recepcji. Poza tym, dlaczego dzwonisz do mnie, ja ci raczej nie pomogę. Słyszeliście, że się Shakira dostała z Piqué? Tak. A słyszeliście dlaczego? Zdradził ją. Zdradził ją. A jak się kapnęła, że on zdradził? James. Jakby, dajcie prawka, kto w ogóle kojarzy sprawę, bo... pół na pół, to ja tak szybko tylko powiem. Akcja była tego typu, on miał romans, ona nie wiedziała, ale miała na chacie dżem truskawkowy, który tylko ona jadła. Wyjechała sobie w trasę, wraca z trasy, nie ma dżemu. Wniosek Piqué kogoś wyruchał, nie? Bardzo pokrętna logika celebryci. Moja to była taka wściekła, mówi do mnie, ty słyszałeś? Mówię, co? Kochanka Piqué zeżarła Shakirze dżem. Mówię, co ty mi kurwa dyktando dyktujesz?
Zapisałem to 7 błędów zrobiłem. Nie? Co tu się dzieje w ogóle, nie? A w głowie mam tylko, jakie to jest cudowne na prank. A moja ma jeszcze takie powidła śliwkowe, no nie? Fit gówno, bez cukru, tego się nie daje się po prostu. Wyszła do roboty, wpierdoliłem cały słoik. Prawie się 3 razy zżygałem po drodze, nie? Mówię, Boże, kto to je w ogóle? Ale wróciła, zrobiłem naleśniki, dla mnie z Nutellą, bo jestem kurwa normalny. I mówię, weź kochanie te swoje powidełka, nie? Moja bierze słoik, o kurwa, mówię, co? Przeterminowany. Ale ten, ostatnio opowiadałem w Katowicach, 2 tygodnie temu występowałem, opowiadam tą historię o Szaki, że słuchajcie, w pierwszym rzędzie najebana typiara, wściekła po prostu, widzę, że zabija mnie wzrokiem i mówi do mnie, przerywa mi występ normalnie. Mówi do mnie, a ty byś się nie wkurwił? Mówię, słucham? No nie wkurwiłbyś się? Jakby ci kochanek żony Nutello pierdolił? Mówię, tak, tym bym się najbardziej przejął. Ten, co miałem powiedzieć, a słyszeliście tego Disa na pikę, co nagrała tą piosenkę? Fajna taka, wpada w ucho, rytmiczna tam, ja nie wiem, o co jej chodzi, bo ona go tam ciśnie, że on zmienił Rolexa na Casio, tam Ferrari na Twingo, ja nie wiem, o co jej chodzi, ale wpada w ucho i on pewnie teraz jedzie tym swoim Twingo, puści to w radiu i się wkurwi, nie? Więc sprytnie to wykminiła, ale mi się marzy taki brudny, rapowy Dis od Shakiry na pikę. Wyobrażacie to sobie, że ona wychodzi taka wkurwiona i wyjechałam na weekend, miała zostać w domu z psem, a tymczasem suka pikę mi wpierdoliła dżem. Odkupujesz ten słoik, czaisz gringo, nie masz siana, to se sprzedaj nowe Twingo. Ale ta jej pioseneczka też fajna. No, ale też jeszcze tak ostatnio, słuchajcie, zmarł mój pradziadek. Ja to średnio to przeżyłem, raz, że miał 99 lat, dwa, że kiedyś na mnie nasikał. Był najebany, byłem w kuwecie, wiecie jak jest. Ale słuchajcie, 99 lat miał jebaniec, nie? Ja pamiętam tę urodzinę, go 99, mega widok. Wchodzę do mieszkania, słuchajcie, 99 balonów, wielki tort, on siedzi w tej czapeczce, ale w masce z tlenem, nie? Mówię do babci, to jest, pradziadek się źle czuje? Babcia, no już myśleliśmy, że nie skończy dmuchać balonów, tak? Musiałem u nich nocować, słuchajcie, nie? I babcia mówi do mnie, słuchaj, bądź gotowy na wszystko, on ma demencję. Bądź gotowy na wszystko. Ale ja nie byłem gotowy na złoty deszcz. Powiedziałaby wcześniej, ten wziął parasolkę ze sobą, nie? Słuchajcie, budzę się w środku nocy, ten mi sika na materac, ja w krzyk, babka, spokojnie, on ma demencję. Zaprowadź go do jego pokoju, nie? Idę z nim, a ten skurwiel skręca do łazienki. Tam nie masz pokoju, tam jest łazienka, nie? No tak. Wyszczałem się i idę umyć ręce. Niezła demencja. No i tak na pocieszenie, bo było sporo o śmierci, to ostatnio zmarł mój stryjek i on na koniec życia zaczął cierpieć, słuchajcie, na tafefobię. Ciekawostka, to jest strach przed obudzeniem się po pogrzebaniu. I jemu odbiło do tego stopnia, że kazał się pogrzebać ze szpadlem i z butlą z tlenem, nie? I moja rodzina spełniła tę prośbę, pomimo że go skremowali. Ja nie wiem, co ona zrobi w ogóle, jak Fame mi wywali. Ja wiem, że to się nigdy chyba nie stanie, bo ja jestem największym no-name'em na świecie. Słuchajcie, już mam tak tego dosyć. Ja naprawdę grałem na dużych wydarzeniach. Supportowałem, słuchajcie, Please Stand Up na stadionie Legii. 12 tysięcy ludzi było, nie? Mówię, teraz to mi odwali Fame niesamowity. No i słuchajcie, schodzę z tego występu. 12 tysięcy ludzi, odświeżam fanpage. 1 like. Mówię, no to jest to nie jest statystycznie, to jest niemożliwe, nie? 12 tysięcy ludzi, to nawet jakby ktoś się pomylił, to by kliknął na mnie i dał lajka, nie? I wiecie, za 3 dni odświeżam, no dalej 1 like. Ja dzwonię do siostry, mówię, to jest, nie podobało się, nie śmiali się ludzie, nie ten? No jak, brawa były, ja to ci stronę polajkowałam. Mówię. Mówię, Boże, jeden, nie. Ale nie będę na nią narzekał, super siostra. Długo w ogóle byłem jedynakiem, 9 lat byłem jedynakiem i nie podobało mi się to. Ja, słuchajcie, chciałem mieć rodzeństwo do tego stopnia, że ojczymowi przekuwałem prezerwatywy igłą. Nie? Jest jak on się na mnie darł, no ale nie dziwne, nie? Zakładasz gumę na kutasa, twój pasier biegnie z igłą. Babcia mnie namówiła, żebym wziął kredyt hipoteczny, to jest... Babcię mam uwalniętą. Ja trochę mnie denerwuję, bo ona mi dziadka załatwiła, co nie? Bo moja babcia do wszystkiego leje taki gęsty sos. Taki gęsty skurwys, nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Ostatnio pojechałem właśnie do niej i nakłada mi ziemniaki, już chce lać tym sosem. Ja mówię, nie ma mowy, wylej to do zlewu, nie? Moja babcia do mnie wyjeżdża, nie, bo mi się zlew zapcha.
Mówię, no to już wiem, dlaczego dziadka z nami nie ma, nie? Ona mówi, no nie ma, a patrz, zlew działa. Cudowna kobieta. Też byłem u niej, patrzę na stole taka salaterka z landrynkami, co nie? Ona zawsze zabrania mi jeść tych landrynek. Mówi, tylko nie jest landrynek. Mówię, dobra. Wyszła do kuchni, napchałem całą gębę. Gryzę, żeby zdążyć, zanim wróci, co nie? Wracę, mówi, no, nie jadłeś landrynek? Mówię, nie. No to dobrze, bo ja, słuchaj, poliżę i odkładam, nie? Taki fajny prankster, nie? No, też moi rodzice, to słuchajcie, to byli pierwsi pranksterzy chyba w Polsce. To, co oni robili mi z mózgiem, to nie powinni pójść siebie za to, nie? Wracam raz ze szkoły i matka mówi do mnie, słuchaj, Patryczek, chcemy z tobą porozmawiać poważnie, zamówiliśmy pizzę, lepiej sobie usiąść, słuchaj. Sprawa jest tego typu, jakby ci to powiedzieć, że jesteś, no, adoptowany. Ja w płaczu, ani prym aprilis! Nie będzie pizzy. Ja do końca dnia powiekach. Matka, nie pij tyle kawy, bo magnes ci wypukuje. Nie piję kawy, mam 7 lat. Najgorsze urodziny w moim życiu. Masakr. No, ale tą babcię mam... to, co jeszcze moja babcia mnie denerwuje, że ona opowiada dużo dowcipów takich, one są, nigdy nie są śmieszne, ale one są zawsze, słuchajcie, polityczne, zawsze kończą się wręcz tak aż smutno i ona z tego zawsze ma taki tekst, żeby wybrnąć, to może nie jest śmieszne, ale taka jest prawda, oni nas okradają. I tak jest zawsze, za każdym razem, nie? Pojechałem do niej właśnie jakiś czas temu na urodziny, mówię, masz jakiś hajs na jagodziane mi da, czy coś. I ona mówi, słuchaj Patryczek, bo ty tam działasz w te kabarety, ja już nawet nie próbuję, raz próbowałem i stoi sobie na balkonie, pali papierosy, mówi do mnie, słuchaj Patryczek, czym tak właściwie różni się ten stand-up od kabaretu, nie? Mówię, no to tak najprościej, no to nie można się przebierać za babę, ale można przeklinać. Ona, to ja bym się wolała przebrać za babę. Mówię, naprawdę? Ona, no kurwa. No i słuchajcie, opowiada te dowcipy i mówi do mnie, słuchaj, to opowiem ci coś, to sobie weźmiesz tam na ten swój kabaret. Mówię, no nie chcę, ale chcę hajs, więc dawaj, nie? Słucham. Ona, no to słuchaj, dowcip leci tak. Słuchaj, zapisujesz to? Dobra. Polak pracuje 8 godzin, płaci podatki do ZUS-u, idzie później po emeryturę i zgadnij co? Mówię, co? Nie dostaje emerytury. Mówię, i co? I to tyle? No, śmieszne. No, może nie śmieszne, ale taka jest prawda. Oni nas okradają. Mijasz mózg sędzi. Mówię, no nie no, dowcip musi być śmieszny, nie? No tak, to może ten ci się spodoba. Przyjeżdża wnuczek do babci w urodziny po hajs i zgadnij co? Mówię, co? Nie dostaje hajsu. Mówię, no to już w ogóle kurwa nie śmieszne, nie? Ale taka jest prawda. Też czasem jak ona do mnie dzwoni, to ja mam wrażenie, że do mnie dzwoni jakiś jebnięty seks telefon. No, dzwoni do mnie ostatnio, słuchajcie, i mówi, cześć, co masz na sobie? Spodnie? Ona tylko? No, to zdejmij je. I załóż kalesony, bo wieje. No i waliła mnie, bo zapomniałem, waliła mnie w ten kredyt hipoteczny, nie? I też się pytam, słuchaj, przecież ty mi przepisałaś mieszkanie, po co mi ten kredyt hipoteczny, nie? Ja nie muszę kupować mieszkania, wystarczy, że zaczekam, nie? No, mówi, Patryczek, to nie jest śmieszne, mówię, ale... No i ten... Waliłem się w ten kredyt hipoteczny, jeszcze mnie podkusiło, słuchajcie, komórkę lokatorską za 15 koła sobie kupiłem. Świetny pomysł. Jakby wam powiedzieć, co by tam się zmieściło? Tam zmieściłby się rower, celowo, liczba pojedyncza, pionowo, gdyby. Drzwi otwierały się do zewnątrz. Ja otwieram te drzwi i mam ścianę po prostu przed sobą, nie? Mówię do tej deweloperki, co mam tam sobie, kurwa, lustro powiesić? Ona, o, świetny pomysł, lustro powiększa pomieszczenie. Mówię, ja cię tym gwoździem zajebię zaraz, co tam wystaje ten zardzewiały, nie? Później remont. Rodzice też mnie podkusili. Słuchaj, weźmiesz naszego kuzyna z Podlasia, mów tam do niego, panie Adamie, zrobi ci taniej, będzie git, nie? Dzwonię do typa, dzień dobry, panie Adamie, to ile by pan tam, ile pan bierze w ogóle? Normalnie biorę 20 z metra, jak dla ciebie dycha za pół. Dobra.
Słuchajcie, tak mi zrobił remont, żeby włączyć, to jest prawdziwa historia, żeby włączyć okap, musi mi się palić kinkiet. Nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle fizycznie, nie? Żeby okap działał, musi mi się świecić kinkiet. Ja mówię do niego, panie Adamie, no zaraz dostanę wylewu odbytu, nie? Żeby włączyć okap, to mi się musi świecić kinkiet. On do mnie, a co ty chciałeś, po ciemku gotować? I wiecie, i na wszystko miał taki tekst, nie? Lustro w łazience zawiesił mi tak, że, bo był niższy ode mnie, dotąd mi sięga. Ja mówię do niego, panie Adamie, to teraz mam teraz się do lustra chylać? On, no lustro nie poskoczy. Mówię do niego, panie Adamie, no ale z tym kinkietem to tak nie może być. On, nie da się, mówię, nie obchodzi mnie to. Przychodzę za 3 dni, patrzę, okap działa, kinkiet zgaszony. Mówię, i co, da się? On, da się, żarówki w szufladzie. Później, słuchajcie, ja przepraszam, że ten, ale mnie nie stać na terapię, muszę się gdzieś wygadać. Później płytkę na magnesy mi zrobił taką w wannie, żeby tam był dostęp do tej rewizji, co nie? Ja mówię, bo było sporo konfliktów, kłóciliśmy się, mówię, tak rozluzuję atmosferę, mówię, zażartuję, mówię, panie Adamie, to dobra skrytka na jakieś tam narkotyki, nie? On, co? Czy oni przyjdą z psem, ten pies to od razu wyniucha. Mówię, Jezu, to był żart. Ja ci gdzieś zrobię skrytkę. Ja mam na chacie gdzieś skrytkę na narkotyki, na nie wiem gdzie. Może ten kinkiet się przekręca i coś się otwiera nagle, nie? No, masakra, słuchajcie, miałem, albo płytki właśnie, a propos, płytki w łazience, słuchajcie, one miały mieć taki wzór, w takie drzewa się układać czy coś, nie? Ja wchodzę do łazienki i już się masuję po sercu, mówię, mam zawał, to jest piecze mnie, tak? To jest, co to objawy zawału, każda w inną stronę, nie? On mówi do mnie, ty wiesz co? Te płytki z tyłu tu mają takie strzałki i tymi strzałkami się tak układa i później wychodzi wzór. Mówię, tak? On, no. Następnym razem będę wiedział. Mówię, to cieszę się, że pan się nauczył na mojej łazience za 30 000 czy coś. Później, słuchajcie, już miałem go tak dosyć w pewnym momencie, że idę do sąsiada. Mówię, może on ma jakąś ekipę, może z tym zerwę tą umowę i tak dalej. Dzwonię do sąsiada i tam pytam, czy ma kogoś polecić. A mój sąsiad bez mrugnięcia okiem, poker face, mówi do mnie, mi w sedesie leci ciepła woda. Panie Adamie, jakby pan wrócił te żarówki, wkręcił z powrotem. Byłbym wdzięczny w takim razie. A do więzienia nie tak trudno trafić, nie? Można nawet za niewinność. Kojarzycie? Dajcie prawka, kto Tomasz, to kojarzy tą sprawę Tomasza Komendy. No, to jest super. Ja słuchajcie, niedawno czytałem artykuł, rozwalił mnie tytuł artykułu, bo tytuł brzmiał: Tomasz Komenda otrzymał 13 milionów odszkodowania za zmarnowane 18 lat życia, nie? Ja to policzyłem, to nawet nie jest bańka za rok, to jest tam 700 tysięcy, nie? To jest już w ogóle skandal. Ale sam ten tytuł, Tomasz Komenda otrzymał 13 milionów złotych odszkodowania za 18 lat życia. To brzmi jak początek zadania z matematyki, trochę, nie? Tomasz otrzymał 13 milionów odszkodowania za zmarnowane 18 lat. Ile lat otrzyma Jacek za zmarnowanie 70 milionów? To może nie jest śmieszne, ale taka jest prawda. Oni nas okradają. Dzięki wielkie, Zielona Góra, to tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło, dzięki.